Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na wspólnej konferencji prasowej Powiatu Szczecineckiego i Miasta Szczecinek. Znajdujemy się w schronisku młodzieżowym w Szczecinku, w jednym z obiektów powiatowych, w którym zlokalizowani są uchodźcy z Ukrainy. Obecnie znajduje się tu 79 osób i 45 osób w ośrodku szkoleniowym w Bornem Sulinowie. Jak Państwo wiecie, 8 marca ze wspólnej inicjatywy Miasta Szczecinek i Powiatu Szczecineckiego wyruszył autokar po 51 uchodźców do Warszawy. Oni również zostali rozlokowani w tym miejscu. Zaprosiliśmy Państwa, aby przekazać Państwu wszystkie szczegółowe informacje na temat tego przedsięwzięcia. Oczywiście są dzisiaj z nami pan starosta Krzysztof Lis, pan burmistrz Daniel Rak, jest również z nami pan Włodzimierz Film, pełnomocnik do spraw uchodźców. Za chwilkę oddam głos panom, potem oczywiście będzie czas na Państwa pytania. Panie starosto, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, to jest wyjątkowy czas, wyjątkowa sytuacja. My poprzez właśnie nawet to dzisiejsze nasze spotkanie, ale wcześniejsze działania chcemy pokazać, że w sprawach dotyczących uchodźców próbujemy, chcemy, więc w zasadzie nawet jesteśmy zobowiązani, aby działać wspólnie. Po to między innymi tutaj spotkanie też wspólnie z panem burmistrzem. Dlatego, że dzisiaj widzimy, że to ten dar serca i ochota nas wszystkich do wsparcia uchodźców jest ogromne, ale też trzeba to w jakiś sposób próbować skoordynować, zgrać, po to między innymi, aby ci, którzy do nas przyjeżdżają, widzieli, że my jesteśmy zorganizowani, że my dedykujemy to wsparcie i pomoc w sposób zorganizowany. Dzisiaj na początku to jest oczywiście zabezpieczenie tym osobom miejsca, posiłku, spokoju, ale za chwilę przecież będziemy mieli, już dzisiaj widzimy, to jest opieka zdrowotna, to jest poradnictwo psychologiczne, to jest zabezpieczenie w to, aby te dzieci, bo bardzo dużo dzieci jest, aby dzieci mogły mieć dedykowaną jakąś wsparcie w postaci różnego rodzaju zajęć. Za chwilę już to jest dedykowanie dla nich kształcenia w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Za chwilę będzie ustawa o cudzoziemcach i tam na nas będą też duże obowiązki związane z realizacją tych wszystkich zadań wynikających z ustawy. I to, że dzisiaj próbujemy to wszystko ogarnąć, to jest kapitalna sprawa. Ogromne podziękowanie dla wszystkich, którzy się angażują od NGO-sów po osoby prywatne. W tym obiekcie, tak jak pan Piotr powiedział, mamy prawie 80 osób jeszcze, możemy kilka umieścić. Ale też władza wojewódzka, pan wojewoda oczekuje od nas pewnych propozycji związanych z zagospodarowaniem być może większej ilości cudzoziemców. Myśmy wczoraj w imieniu wszystkich samorządów przekazali informację panu wojewodzie, że złożyliśmy zapotrzebowanie na 400 łóżek polowych, bo taka sytuacja może mieć miejsce, że nam zabraknie takich normalnych miejsc i będziemy te osoby lokować na przykład w salach gimnastycznych. Ta nasza inicjatywa, wspólna inicjatywa pana burmistrza i moja dotycząca wyjazdu do Warszawy, ona wynikała z takiego też spontanicznego zachowania, ponieważ jeżeli słyszeliśmy, że Warszawa jest zablokowana, ja rozmawiałem i Daniel i ja rozmawialiśmy z prezydentem Koszalina, on tam wysyła autobusy, mówi: słuchajcie, jeżeli możecie, to wyślijcie autobus, ponieważ no, tam ludzie koczują. Więc tutaj w tej wizycie oczywiście bezpośrednio uczestniczył i wicestarosta Robert Fabisiak i wiceburmistrz Maciej Maksalon i w ten sposób też chcieliśmy pokazać, że staramy się odciążyć to, co się dzieje w większych aglomeracjach, bo my jeszcze proponujemy naprawdę dobre warunki, a jeżeli widzimy, że te osoby przebywają w różnych miejscach, to mam nadzieję, że po pierwsze ich nie będzie znowu aż tak wiele, ale jeżeli będą, to musimy być do tego bardzo dobrze przygotowani. Chciałbym też przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przekazują dary. Ale szanowni Państwo, my musimy to zorganizować, naprawdę musi to być zorganizowane, bo często jeżeli osoby przynoszą różne rzeczy, to jeżeli nie jest to usystematyzowane, to my jeszcze ogromnie dużo czasu poświęcamy na to, aby to sortować. Więc najlepiej, jeżeli przynosimy dary, to przynośmy je, jeżeli chodzi o bieliznę nowe, jeżeli chodzi o ubrania, one powinny być no, w jakiś tam sposób przesortowane, już najlepiej wyprane, wyprasowane, bo wtedy będziemy mieli mniej tych naszych obowiązków wynikających z zagospodarowania tych wszystkich darów i tych wszystkich, którzy z tego będą chcieli korzystać. Przepraszam, że powiem brutalnie, nie chcemy być lumpeksem.
nie chcemy być lumpeksem, ale chcemy dedykować tą pomoc właściwie. Dzisiaj mamy też wsparcie, właśnie dzisiaj do tego schroniska dotarło 40 nowych lodówek z firmy Zdrowit, tu naszych przyjaciół z Luboradzy. One już w tej chwili będą zadysponowane w poszczególnych pomieszczeniach. To są takie lodówki hotelowe, gdzie będzie można tam najpotrzebniejsze rzeczy schować. Niesamowite wsparcie też, mamy otwarte konto w lokalnej grupie działania. W tej chwili na koncie mamy już około 30 tysięcy złotych. Wczoraj dostałem informację, Związek Braterski, tu nasz taki przyjaciel, pan Ludwik Skworcz, przekazał 20 tysięcy złotych z tego również to jest z takiej organizacji szwajcarskiej. Dzisiaj spotykam się z właścicielem firmy Bodzio Meble, być może będzie dedykował do nas pomoc. Ale spróbujmy to ogarnąć, spróbujmy to wspólnie robić. Odnoszę czasami wrażenie, że tu takie trochę ściganie jest, a to organizacja pozarządowa, a to indywidualnie ktoś przynosi dary do schroniska. Nie, mamy wyznaczone schroniska, czy miasto Szczecinek, pan burmistrz o tym powie, czy my, i tam powiedzmy jest główny magazyn zbiórki. My te osoby, jeżeli potrzebują wsparcia, to my te osoby bierzemy do samochodu, one sobie wybierają to, co potrzebują, natomiast jeżeli w różnych tych naszych miejscach będziemy jeszcze dodatkowo zbierać, to znowu będziemy mieli określony problem. Na pewno też będzie problem dotyczący lokalizacji osób w prywatnych obiektach, ale też w tej sprawie próbujemy znaleźć z panem burmistrzem rozwiązanie. Myślę, że Daniel też o tym powie. Jeżeli wejdzie za chwilę ustawa o cudzoziemcach, to oczywiście dzisiaj jest już określone, państwo słyszycie, że będzie to dofinansowanie 40 zł. My nie jesteśmy w stanie jakby mówić o tym, że za 40 zł jesteśmy naszym tym uchodźcom zapewnić określone miejsca, ale świadomie również dokładamy do tego, bo czujemy taką potrzebę jako samorządy. Mamy środki w ramach zarządzania kryzysowego i pan burmistrz i powiat uruchamia takie pieniądze, z tym, że usystematyzowanie tego to pozwoli nam na lepszą organizację i na jakby lepsze zajęcie się tymi wszystkimi, którzy dzisiaj potrzebują od nas wsparcia, pomocy, stabilności, takiego informacji, że o nich we właściwy sposób zadbamy. O to wspólnie również chcemy zaapelować. Proszę panie burmistrz. Szanowni państwo, tak jak Sarasa powiedział, schronisko i oferta, którą przygotował w swoich obiektach pan starosta, wypełnia się. Ja chciałem dodać, że w tych prywatnych substancjach mieszkaniowych mieszkańcy Szczecinka, bo mówimy, ja znam dane tylko i wyłącznie z naszego miasta, zamieszkuje już ponad 100 osób ukraińskich. One znajdują się w prywatnych substancjach mieszkaniowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na początku jest ten entuzjazm, spontaniczność, natomiast no później te osoby, trzeba im zabezpieczyć chociażby wyżywienie. Tutaj pan starosta też w wyniku naszego porozumienia negocjował stawki osobodyniowe dedykowane dla wyżywienia. Zdajemy sobie sprawę, że żeby pokryć koszty na przykład pustych mieszkań, które są dedykowane dla uchodźców, a mamy takie przypadki, że mieszkańcy Szczecinka zgłaszają się do nas, my tworzymy taką bazę, że dają do dyspozycji mieszkanie, a osoba dana mieszka poza Szczecinkiem i wówczas staramy się tutaj jakby będziemy musieli zgłosić te mieszkania i pokrywać koszty takiego pobytu rodziny jakiejś, czy dwóch rodzin w takim mieszkaniu. Te 40 zł, które wojewoda będzie później przeznaczał, one są niewystarczające. Stąd też, tak jak pan starosta mówił, będziemy chcieli tutaj stworzyć pewien system i jakby pokryć te koszty. Mówimy tutaj być może o dopłacie 10 zł do jednej osoby, ale uwierzcie państwo, biorąc pod uwagę ilość osób, które już przyjechała i to, czego możemy się spodziewać, no musimy tutaj to naprawdę bardzo rozważnie przemyśleć i konstruować tak, żeby zabezpieczyć te podstawowe rzeczy i żeby ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj normalnie z małym plecakiem, bo tak po prostu w takich warunkach dane im było uciekać, no do tego jesteśmy zobowiązani. Jeżeli chodzi o punkty zbiórek, bardzo prosiłbym mieszkańców, tak jak dołączam się do tego, co pan starosta Krzysztof Lis powiedział, że liczę na szczodrość mieszkańców Szczecinka, na ich zaangażowanie. Punkty zbiórki przy Armii Krajowej, przy
Straży Miejskiej przy ulicy Karlińskiej, czy przy Kościuszki tutaj przy Szlocie, stare lasy państwowe, okręgowe, no ośrodek sportu i rekreacji, tam gdzie mamy główną sortownię. Tam można przynosić, to są punkty, które działają w mieście. Dobrze wiemy jeszcze, że zbierane są dary w szkołach, także bardzo, bardzo tutaj proszę jeszcze o pomoc. Jeżeli chodzi o nasze dodatkowe zaangażowanie, tak jak Państwo wiecie, uchodźcy to głównie kobiety i dzieci, staramy się dla dzieci zabezpieczyć różnego rodzaju, stworzyć ofertę, chociażby w popołudniową w tej świetlicy marzeń, którą mieliśmy przyjemność otwierać w tym tygodniu, czy zajęcia na basenie dedykowane różnego rodzaju przez nasze stowarzyszenia. Oferty będą jeszcze tworzone tak, żeby te dzieci tutaj w miarę normalnie mogły spędzać czas. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami duża część logistyki związana z miejscami w szkole. Także to wszystko jeszcze przed nami, natomiast pracujemy cały czas nad tym. No cóż, nie tylko mieszkańcy Szczecinka się w to włączają. Mamy też sygnały z naszego zaprzyjaźnionego miasta Bergen auf Zoom, które deklaruje i prosi nas o wyspecyfikowanie rzeczy, które są potrzebne. My wychodząc już, patrząc do przodu, staramy się też jako miasto stworzyć i zabezpieczyć kolejne lokale. Myślimy tutaj o jednym z pięter budynku, który jest dzisiaj jeszcze niezasiedlony. Myślę tutaj o Kościuszki, czyli o budynku, który kiedyś był, w którym dzisiaj się zbiera też dary, ale mamy tam niezagospodarowane jedno piętro. Tutaj rozmawiałem, bo tam wymaga to na przykład chociażby położenia podłóg, bo budynek jest przygotowany do remontu, niemniej jednak nakłady są potrzebne. Skontaktowałem się z firmą Kronoszpan z prośbą o zabezpieczenie chociażby paneli. My będziemy zobowiązani wtedy jako samorząd poprzez własne ekipy remontowe, odświeżenie chociażby ścian, i taka oferta też będzie, mam nadzieję, w najbliższym czasie przygotowana i takie pomieszczenia będą dodatkowo zabezpieczone dla ewentualnych kolejnej grupy uchodźców. Także przed nami, tak jak pan starosta powiedział, dużo koordynacji, ale najważniejsze jest to, że chcemy razem współpracować i tutaj raczej chcemy zorganizować to na miarę naszych możliwości i samorządu powiatowego, i samorządu miejskiego. Także będziemy Państwa dalej informowali o tym, w jakim miejscu jesteśmy, ilu mamy uchodźców. No ja tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Panie Włodzimierzu, bardzo prosimy. Szanowni Państwo, no więc to, co dzisiaj mamy w Szczecinku i na terenie powiatu szczecineckiego, to nie jest jeszcze wierzchołek góry lodowej. Dzisiaj mamy 15 dzień wojny Rosji z Ukrainą. I jak dalej będą toczyły się te działania wojenne, czy wprawdzie dzisiaj rozpoczęły się rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy w Antalii w Turcji, czy one przyniosą jakiś rezultat, to być może wieczorem coś usłyszymy. W każdym razie musimy być gotowi na kolejne fale uchodźców z Ukrainy i też myśleć o tym, jak ich przyjąć, ale też jak ich przekazać dalej, bo musimy mieć świadomość, że Polska, do której przybyło na dzień dzisiejszy 1 400 000 uchodźców, nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby uchodźców. I tutaj trzeba będzie pewnie nam wchodzić, pan burmistrz wspomniał o zaprzyjaźnionym samorządzie z Francji. Być może trzeba, jeżeli mamy takie partnerskie kontakty, wchodzić właśnie w te relacje i część ludzi relokować, tych, którzy oczywiście będą mieli taką wolę, żeby na zachód Europy pojechać. Są to poważne wyzwania. Otrzymuję codziennie masę telefonów z zapytaniami i o kwestie lokalowe, i o kwestie edukacyjne. Także tych problemów jest dużo, ale jak widzicie Państwo, jest wola pracy, współpracy i rozwiązywania wspólnie tego, co się nam przed 2 tygodniami zdarzyło. Dziękuję.